Jestem zwyczajna i się tym nie interesuję. Moja mama umarła. I tak, mam na imię Laura. A skąd nazwa w internecie? Zaraz się przekonacie. Wróciłam. Znowu śpi. Laura, nie stresz mnie już tak więcej. Za to znowu piłeś? Piłam. Tak, oczywiście. Odkąd mama zmarła, to ty ciągle tylko chlejesz. Mam już dość. Wyprowadzam się do ciotki Maryle. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaw mnie. Czemu ty kobieta chodzi do pracy? Przecież ty masz 16 lat. No ale ktoś musi zarabiać. Aha, czy ja cię nie utrzymuję? Tak. Dobra, a więc od jutro rano jedziesz do internatu, bo mam już ciebie dość. Proszę bardzo, zobaczymy jak sam sobie poradzi. Ty się zakolobowałaś dziewczynko za bardzo. Pakuj graty i idź. I rano wjeżdżasz. Będzie mi zawracała głowę. Laura, wychodzimy, już. Już jestem spakowana. No to już, wychodzimy. Go, go. A taki syf zostawia? Załatwię sobie sprzątaczkę. Ciekawe, czym już będziesz płacić. Dobra, chodź już. To jest nowa twoja szkoła. Internatem. To szkoła z internatem. Hura. Wszystko dobrze? Tak. Jesteś tutaj nowa? Tak. Jak masz na imię? Jestem laureaty. Jestem Tomasz. Jak tu trafiłaś? A nie chcę komuś o tym specjalnie mówić. Ja tu trafiłem, ponieważ okropnie się uczyłem. Masakrycznie. Ja się dobrze uczyłem, ale... No... Tata mi to kazał wejść, bo jakby nie wiedział, co do domu dziecka, ale lepiej by doszło do takiej szkoły, niż do domu dziecka wchodzić. Racja. Laura, idziesz? O, sorry, mój tata mnie woła. Pa! Czyli chce pan zatrudnić swoją córkę do naszego internatu? Tak. Właśnie. Już jestem. No nareszcie, ile można było czekać? No przepraszam. Dobrze, a więc ja idę, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, Laura, a więc teraz już wszystko ci wytłumaczę, co i jak. Dobrze. W pokoju będziesz miała współlokatorkę. Fajnie. Twoją wychowawcą będzie pani Roza. Dobrze. No i w sumie nauczyciele tutaj są wszyscy mili, nie ma jakichś ostrych. Bożena, przyszłam tutaj te dokumenty przynieść, masz je tutaj. No dobrze, Aneta. Poznaj panią Anetę, jest dyrektorką i uczy też angielskiego. O, dzień dobry, ty jesteś nowa? Jestem Laura, dzień dobry. Dobrze. To idzie, masz tutaj te papiery, okej? Okej. Dobrze, no to pa. Poczekaj, muszę tylko pociągnąć dzwoneczkiem po... Twoją współlokatorkę z pokoju. Usiądź sobie. Chociaż nie siadaj, bo ona tutaj tak szybka będzie, że ona za chwilę tu przyleci. A mieszka na najwyższym piętrze, a to jest parter. O, zobaczymy jak szybko biegnie. Mierzę czas w stoperze. Miranda, przyjdź tu. Jestem. Wow, 2 sekundy. O, cześć, ty pewnie jesteś Laura. Hej, ja jestem Miranda, będę z tobą ten dzielić pokój, jak się cieszę. No hej. No, to fajnie. Chodź, zaniosę ci bagaż. I oprowadzę też po szkole. Dobrze, pani dyrektor? No chodź! Okej. Okay. Chodź, tutaj będziemy mieć pokój. Znaczy, mamy tutaj pokój. 102, chodź. 102. Okej. Okay. Wow. No wiem. Super ten pokój. Właściwie to nie było taki od początku. Każdy z internetu może sobie tutaj zmienić pokój. Oczywiście, ja to zrobiłam. Super, gdzie ja będę spała? No na razie tam będziesz spała, na tej sofie. Okej. Okay. Go nie tu. Ja mam tutaj łóżko. Wow, fajne. Dobra, to idź spać, bo jutro ciężki dzień. Okej. Okay. Dobranoc.